Witam serdecznie. Kontuzja, słuchajcie. Kontuzja kolejna dopada człowieka. To samo co na początku roku, czyli problemy z więzadłami w okolicy pięty. Tym razem, żeby nie było tak monotonnie, to prawa, a nie lewa. Ostatnio zajęło mi to 2,5 miesiąca, żeby się wyleczyć. Także nie jest najkolorowiej, ale popełniłem kilka błędów wtedy, więc mam nadzieję, że teraz uda mi się poskładać troszeczkę szybciej. Tak, dałem sobie miesiąc, zobaczymy jak to się uda. Po co to nagrywam w ogóle? No dlatego, że właściwie to nie mam żadnych filmów w zapasie, które mógłbym powrzucać, tak jak robiłem to ostatnio. A jak pewnie część z Was wie, ten kanał traktuję bardzo poważnie. Prowadzę go już w sumie prawie 2 lata, 17 września chyba będą 2 lata z tego co pamiętam, bo 17 września 2016 chyba wrzuciłem pierwszy film. I od tego czasu na kanale jest już około 180 chyba filmów. Także systematyczność, regularność to ważna sprawa, szczególnie kiedy nam na czymś zależy. No jak widzicie tutaj rozwój tego kanału jest taki dość wolny. No ja jak wiecie nie stosuję jakichś clickbaitowych tytułów, nie robię jakichś tutaj rzeczy, które są mega trendy na topie. Staram się tutaj przekazywać po prostu swoje piłkarskie doświadczenia, swoją sportową wiedzę, którą nabywałem przez lata i tym się z Wami dzielić, tak żebyście Wy też mogli z tego skorzystać. I żeby to miało ręce i nogi, żeby to miało jakiś sens, a nie było tylko takie fajnie, żeby sobie nabyć wyświetlenia. Nad czym trochę ubolewam, bo te trendy wydaje mi się, że zabijają troszeczkę tego YouTube'a, a nawet może troszeczkę bardziej niż troszeczkę. No to co się dzieje z piłkarskimi kanałami dzisiaj w Polsce, które no, istniały jeszcze nawet część przed moim, no jest takie dość przykre, no ale no wiadomo, że każdy obiera tam jakąś swoją ścieżkę, każdy robi to, co mu sprawia przyjemność i ja oczywiście trzymam kciuki za wszystkich, żeby tam się udało, żeby byli szczęśliwi, ale brakuje takich typowych, wydaje mi się, sportowych świrów, którzy by trwali przy tym. No ale YouTube, korporacja, zmienia się, ludzie chcą łapać jak największe zasięgi, dlatego wygląda tak, jak wygląda. A teraz ogólnie, żeby nie zwariować, to sobie codziennie ćwiczę na siłce jakieś takie delikatne ćwiczenia, które tej pięty mi w ogóle nie będą obciążać. Ale niestety, no tak jak już sobie gadaliśmy na streamach, jeżeli się nie zna umiaru w treningach, jeżeli nie słucha się swojego ciała, to się niestety prędzej czy później coś posypie. No ja te sygnały ignorowałem i dlatego dostałem ze swoje. No ale nawet jakoś tak szczególnie nie jest mi z tym źle, tak jak było na początku, czy jeszcze pod koniec zeszłego roku, gdzie jeszcze ta pachwina doszła, potem pięta z kolei, czyli tam miałem bodajże 4 miesiące wyjęte przez kontuzję. Teraz akceptuję to i ta przerwa w sumie się należy, bo to co robiłem ostatnio było no średnio rozsądne, powiem tak. Ale zaraz coś wyleci. O ty gnoju, przecież ty nie grasz w żadnym klubie. Po co tyle trenujesz? Jesteś nikim, ty śmieciu. Tak jak już mówiłem, trenuję, bo to jest moja pasja, bo to uwielbiam. Dlatego też stworzyłem ten kanał, żeby dzielić się tym co już wiem i żeby inni mogli osiągnąć to, co mi się nigdy nie udało. Także dla wszystkich, którzy piszą bezsensowne komentarze, spierdam. E-booka, słuchajcie, skończyłem też dla pomocników ogarnąć. Także całość dostępna na aditrenuje.pl. Jest już drugi z tej serii trzech, które miałem zaplanowane, czyli dla napastników jest już gotowy od mniej więcej 2 tygodni. Teraz dla pomocników, także jeżeli chcecie wesprzeć kanał, jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć nowego, jeżeli chcecie przenieść swoje treningi na wyższy level, zapraszam serdecznie do kupna. Cena 17,50, myślę, że nikogo specjalnie jakoś nie zaboli, a dużo na tym zyskacie. Kilka osób pytało też o e-booka dla obrońców, no ale niestety z racji tej kontuzji troszeczkę te nagrywki muszę przesunąć, no bo nie dam rady po prostu nagrać tych ćwiczeń, dlatego nie wiem kiedy on będzie gotowy. W ogóle to od momentu kontuzji cało się zacząłem sypać, tak jak nigdy nie choruję, tak teraz już gardło mi boli. Mówię przez nos, pojawia się kaszel. Także odcinka sportu i już się człowiek sypie, no niestety. No i po co w ogóle to nagrywam? Dlatego, że w sumie nie mam już filmów w zapasie, także za tydzień na pewno pojawi się jeszcze X-Over. Ktoś tam kiedyś pytał kilkukrotnie o poradnik do X-Overa, także za tydzień się on pojawi, bo te klipy jeszcze mam.
No a później może być tak, że będzie na tym kanale przestój. Może być, może nie być, no nie wiem sam, bo może się okaże, że progres w leczeniu kontuzji będzie szybki i wrócę szybciej niż mi się wydaje, mam taką nadzieję. No i to będzie tak naprawdę pierwszy raz, kiedy nie mam w zasadzie żadnej większej alternatywy, gdzie tych filmów może nie być dłużej. No może to w sumie trochę bez sensu, bo kanał w sumie mam bardzo mały, także tutaj i tak pewnie niewielką część osób to obchodzi. No ale ja szanuję tutaj każdego ze swoich widzów. Dlatego taka informacja, że filmy mogą się nie pojawiać. Mogą, ale nie muszą, no jeszcze nie wiadomo. Mówię na wszelki wypadek, żeby potem uniknąć jakichś tam pytań. Strumyki z kolei. Pewnie będą strumyki na Twitcha. Na Twitcha zapraszam. Na Twitchu streamuję sobie 2-3 razy w tygodniu. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany grami lub chce sobie troszeczkę pogadać, to zapraszam. Obecnie przychodzę Wiedźmina 1, także fajny klasyk. No i tyle, słuchajcie, tak to na ten moment wygląda. Nie jest zbyt kolorowo, ale nie jest też jakoś tragicznie. Już przez to przechodziłem, także wiem, co muszę zrobić, żeby się wykurować. Może po powrocie zmienię content kanału na jakiś challenge'owy. Może czas już odejść od tej piłki, skoro przy prawie 200 filmach jest 3,5 tysiąca subskrypcji chyba. Trenuję tak dużo, że czasem w sumie serio się zastanawiam, na co mi to wszystko. Może pójść w coś prostszego, w coś klikalnego, no nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, co czas przyniesie. Tyle, dobra, już bez przedłużania. Dzięki za uwagę, jeżeli ktoś w ogóle dotrwał tutaj do końca. Aditrenuje.pl. Zapraszam do kupna e-booków, jeżeli chcesz wesprzeć kanał i jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć nowego i wnieść swoje treningi na wyższy level. No widzimy się kiedyś tam. Kiedyś tam się widzimy znowu. Także trzymajcie się. Owocnych treningów. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia.